Siemano, Marek Marukrawczak dla MMA Bądź na bieżąco. Razem ze mną zwycięski i strollowany. Siemano. Cześć, siemano, witam. Seba, no trzecia runda. Kto by się tego spodziewał, że to tyle potrwa? Powiedz. Obudziłem się na 15 sekund w walce, jestem niezadowolony. Ale fajnie, że wyznokautowałem. Kurczę, dużo nauki przede mną, dużo słuchania, nie panikowania. Panikowałem strasznie. No i co, no? Nauka. Okej. Okay. Seba, ale powiedz mi, no właśnie, Maciej Rataj przyszedł na wywiady. Maciej, liczę na ciebie. Zapraszam. Gratulacje. Czekam. Nie, moja nudna, ale no, gratulacje. Czekam na rewanż. Gratulacje, ale no chyba ale nienawiść się. Jest, kurwa, zobaczycie na konferencjach. Nic się między nami nie zmienia. Rozpierdolę go. A, popuszczasz! Nie bądź śmieszny! Nie miał wyjebanej kości, żebym ci wyjebał. Nie, Rataja nienawidzę akurat, no. Ale wygrał, niech się cieszy, nie? Nic nie odpierdalajmy, pogali. Brawo. Ej, ale ty też wygrałeś i to w jakim stylu? Nabroniłeś obalenia Mielonki choćby, co było zagadką dla wielu osób, czy... A Kiza też był cięższy i on nie bronił, nie? Tak, nie bronił, natomiast no właśnie Mielonka był znany z tego, że no mimo tych ostatnich dwóch porażek przed twoją walką, znaczy przed walką jego z nim, no to te obalenia w walce z Kizo pokazał naprawdę mocne. Chciałbym się ciebie zapytać, czy to było dla ciebie jakieś może zdziwienie, w jaki sposób on po te nogi idzie, no bo wydawało się, że on to tak... Bardzo chaotyczny był, ale ja też byłem bardzo chaotyczny, dlatego też dochodził do nogi normalnie. Jeżeli bym... Możliwe. Oj nie. Jeżeli bym myślał, to już bym to zakończył pod brudkiem i tyle, nie? A powiedz mi, jak to wyglądało pod względem aspektu fizycznego? Czułeś, że jesteś dużo silniejszy, bo gadałem z Mielonką i powiedział też, że... Przepraszam, rozmawiałem z Mielonką i powiedział też, że... Ciężko to ocenić, nie było parteru, tam byśmy to ocenili. Ja mam 125 kg, to nie była totalnie na moją korzyść. Czułem się ciężki, czułem się wolny. Lecę do 105 i zobaczycie nowego strolowanego na walce z Ratajem. Rozpierdalam go, będzie tłusta maszyna, kurwa, w boju, zobaczycie, co się stanie. Mega szarża na początku trzeciej rundy, no i palec w oko. No, właśnie już czułem, że go mam, a tu te oczy, no chujowo strasznie się zachował. Czyli uważasz, że to było z premedytacją, tak? Bo on powiedział, że... Przepraszam, chujowo strasznie wyszło, nie się zachował. Adrenalina, a, sorry. Okay. Nie zrobił tego specjalnie na pewno. Mielonka, kumpel, na pewno nie. Okej, rozumiem. A powiedz mi, czy było przez chwilę takie zawahanie, że to może być koniec walki, czy wiedziałeś, że i tak wstaniesz? Wiedziałem, że wstanę. Okay, czyli to była tylko kwestia czasu. Tak. Dobra, strollowany, poproszę. Podejdę jeszcze do Maćka, no. Dziękuję ci za wywiad. Pozdrawiam was wszystkich. Dzięki.